szybciej zaczniemy, szybciej skończymy. Dziękuję. Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam kolegów, koleżanki, witam panią dyrektor. Pan dyrektor również się pojawi, ale chwilę później. Witam grono pedagogiczne, witam zaproszonych gości innych szkół. W ogóle wszystkich witam. Tutaj macha do mnie, jest z nami Natan Waśniowski, mój poprzednik, prezydent w roku 2014. Prosimy o zabranie głosu panią wicedyrektor Małgorzatę Chorbaczewską. Jest mi niezmiernie miło powitać was wszystkich, a przede wszystkim zabrać głos po Jurku. Jurek zestresowany, zdenerwowany, czuje ten stres, to napięcie przed tym, co nas czeka, ale zanim przejdziemy do debaty, zanim nasi kandydaci, wasi kandydaci zasiądą tutaj przy stolikach, bardzo serdecznie witam zaproszonych gości, samorządy uczniowskiej grupy K5, również 9 liceum, która dołączyła do nas. Witam byłych prezydentów Natana. Niestety nie pojawili się wcześniejsi. Jak widzę, nie przyszedł Adrian, nie przyszedł Maciek. Szkoda, ale jesteś godnym ich reprezentantem. Witam wszystkich przedstawicieli klas, którzy tutaj są na tej sali. Za chwilkę przez dobry czas, podejrzewam godziny lub więcej, odbędzie się gorąca dyskusja między kandydatami. Powiedzą to, co mają do zaprezentowania, to, co chcą zmienić i to od was będzie zależało, na kogo zagłosujecie w najbliższych wyborach. Życzę wam dobrych emocji, pozytywnych emocji, przemyślanych pytań i potem przemyślanych wyborów. Żeby nie przedłużać, jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie witam. Dziękuję bardzo. To nie stres, to emocje, to są wspomnienia przede wszystkim z zeszłorocznej debaty. Jak sobie teraz przypominam, no było gorąco. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie jeszcze lepiej. Więc nie ma co przedłużać. Moi drodzy, jak wiecie, debata to jest taki kulminacyjny moment kampanii wyborczej. Właśnie na debacie wychodzi, który kandydat co naprawdę myśli. Możemy się skonfrontować z ich poglądami. W ogóle każdy może zadać pytanie bezpośrednio. Wszyscy słyszą, wszyscy widzą, a potem każdy ogląda w internecie. Więc... No nic, no chcielibyśmy zaprosić kandydatów w takim razie przed państwem Magdalena Kropka, Szepkowska, Krzysztof Woźniak, Gabriela Suta, Hubert Pelcharski oraz Jakub Długosz. Proszę kandydatów, odsuńcie sobie dłoni i zajęcie miejsc. Głośniej! Kandydaci wyglądają na świetnie przygotowanych. W trakcie debaty dowiemy się, czy tak naprawdę jest. Moi drodzy, siadajcie. Debata będzie składać się z kilku części. Pierwsza z nich to autoprezentacja. Kandydaci mają po 3 minuty, żeby przedstawić swój program, przedstawić siebie. Robili to od 2 tygodni, ale dzisiaj jeszcze raz to, no powtórzą ten wyczyn, tak. Więc jako pierwszy wystąpi Jakub Długosz. Jakubie, zapraszam cię do mównicy. Stoper zaczyna odliczanie w momencie, kiedy Jakub wypowie pierwsze słowo. No dobrze, a więc na początek chciałbym was wszystkich serdecznie przywitać na naszej debacie, prezydium, wszystkich, całą publiczność i wszystkie delegacje z innych liceów. No więc, ja się nazywam Kuba Długosz, chodzę do klasy 2C, moja wychowawczyni jest pani profesor Osipowicz, a moja klasa jest o profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym. No i może najpierw zacznę od przedstawienia siebie prywatnie. A jestem osobą dosyć aktywną po lekcjach, a moimi hobby jest na przykład narciarstwo, czy żeglarstwo, mam patent żeglarski, czy choćby
A czy choćby nurkowanie, a chodzi mi o takie nurkowanie z płetwami, maską i z butlą gazową na plecach. A, dobrze. A, okej. Okay. Moje plany na moje przyszłe bycie prezydentem. Jeżeli mnie oczywiście wybierzecie, mam zamiar usprawnić działanie Radia Nowodworskiego, ponieważ ono na razie działa w dosyć ubogi sposób i uważam, że nie wykorzystuje swojego pełnego potencjału. Ale to jest rzecz, którą tak naprawdę wszyscy uwzględnili w swoim planie. Rzeczami nowymi, takimi innowacjami, których nikt inny nie uwzględnił, jest chociażby to, że mam zamiar wprowadzić maskotkę nowodworską w postaci Morsa. Czemu Morsa? Ponieważ Mors jest nazwą naszej drużyny piłkarskiej. Każdy, kto w nie gra, powinien o tym wiedzieć. A dobrze, idąc dalej. A mam zamiar również ruszyć program przebudowy placu na Groblach, co jest bardzo ważnym punktem mojego programu, ale równie ważnym są również regaty. Regaty na Wiśle pomiędzy czołowymi liceami krakowskimi. A na to mam dwie różne wizje. Wizja pierwsza jest taka, iż będą to regaty żaglówek. Druga, smocze łodzie. Smocze łodzie są to łodzie, do których mieści się około 20 osób i wszystkie wiosłują równo. Jest sternik, steruje i łódka płynie do przodu. No więc, dlaczego powinniście mnie wybrać? Dlaczego powinniście na mnie głosować? Jestem osobą charyzmatyczną, reprezentatywną i naprawdę wydaje mi się, iż ta szkoła potrzebuje takiej osoby jak ja. Ta szkoła potrzebuje bohatera, cytując moje plakaty. Wydaje mi się, że iż takowym bohaterem naprawdę mogę być ja, ponieważ potrafię występować publicznie, potrafię naprawdę godnie reprezentować mój urząd. No więc... Dziękuję wam wszystkim bardzo za uwagę i zapraszam do wysłania reszty kandydatów. Dziękujemy bardzo Kubie. O zabranie głosu prosimy Huberta Pelczarskiego. Witam wszystkich, witam szanowną dyrekcję, witam szanowną komisję, obecne prezydium, przedstawicieli K5, oczywiście moich kontrkandydatów, a także wszystkich zgromadzonych na sali. Nazywam się Hubert Pelczarski i kandyduję na prezydenta naszej szkoły. Chciałem się na początku przedstawić, a potem powiedzieć wam, dlaczego powinniście postawić na mnie. Jestem uczniem klasy 2B, do moich pasji zalicza się oczywiście polityka, a także snowboard. Uwielbiam w zimie jeździć na snowboardzie ze znajomymi, a w lecie żeglować sprawia mi to wielką przyjemność i bardzo mnie relaksuje. Jak zauważyliście, to są moje główne zainteresowania, ale jestem pewien, że w naszej szkole jest wiele uczniów z wieloma zainteresowaniami, dlatego przede wszystkim chciałem wprowadzić więcej spotkań hobby dla każdego, żeby każdy uczeń Nowodworka był w stanie rozwijać swoją pasję w szkole. To, co mnie wyróżnia od innych kandydatów, jest to innowacyjny plan, który jest w pełni do zrealizowania. Został on stworzony przeze mnie oraz przez mój sztab wyborczy, w którym starałem się i wydaje mi się, że się udało zgromadzić jak najbardziej kompetentne grono ludzi. Został on również ustalony z dyrekcją oraz panem profesor Karpiel, dlatego nie ma żadnego problemu w realizacji żadnego z tych podpunktów. Jest to przede wszystkim więcej imprez szkolnych. Chcielibyśmy reaktywować sekcję imprezową w naszej szkole. Obóz zimowy z Nowodworkiem, który byłby świetnym sposobem na integrację międzyklasową, na promowanie szkoły w Krakowie oraz na spędzanie wolnego czasu z najlepszymi znajomymi ze szkoły. Chciałem też poprawić komunikację między samorządem uczniowskim poprzez modernizację radia. Oferują to wszyscy, ale wydaje mi się, że ja jako jedyny mam konkret. Chciałbym wprowadzić co jakiś czas na długiej przerwie podcasty, w których ludzie mówiliby, co się dzieje w szkole, żeby każdy był poinformowany o różnych eventach, o wydarzeniach w szkole, żeby każdy wiedział o różnych wyjazdach i każdy był w stanie wziąć udział w jakiejś inicjatywie, w której potencjalnie byłby zainteresowany. Oprócz tego prowadzenie czegoś takiego jak Nowodworek Vlog, istnieje już coś takiego w drugim liceum ogólnokształcącym. Jest to moim zdaniem bardzo dobra inicjatywa, dzięki której też będziecie mogli czerpać informacje na temat życia szkolnego, a także uczestniczyć w nim jako uczniowie
i rozwijać swoje zainteresowania związane z telewizją. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że w nadchodzących wyborach dokonacie dobrego wyboru. Zapewniam was, że głos oddany na mnie nie będzie głosem straconym i zapraszam do dalszej części debaty. Dziękuję. Dziękujemy Hubertowi. Jako następna wystąpi Gabriela Szczuta. Gabrysiu, zapraszamy. Serdecznie witam dyrekcję, grono pedagogiczne, obecne tutaj prezydium, przedstawicieli K5, sztabowiczów i was, nowodworczycy, koledzy i koleżanki. Stoję tutaj w tym miejscu z tego powodu, że chcę zostać waszą reprezentantką. Chcę zostać prezydentem Nowodworka. Myślałam o tym już od dłuższego czasu. W ubiegłym roku aktywnie działałam w samorządzie uczniowskim w sekcji organizacyjnej. Pomagałam przy organizacji między innymi ślubowania klas pierwszych już dwukrotnie, przy pożegnaniu klas trzecich. Współorganizowałam koncert chóru nowodworskiego razem z chórem z Germantown Academy w Centrum Kongresowym, no i wiele, wiele innych. Ale między innymi podczas pracy w samorządzie wpadłam na wiele, wiele pomysłów, widząc pracę samorządu i widząc to, jak to się wszystko odbywa jakby od środka. Wpadłam na wiele pomysłów, które można by było wcielić w życie dzięki temu, że objęłabym właśnie funkcję prezydenta Nowodworka. Razem ze mną współpracuje wiele, wiele osób. Mój sztab jest złożony z osób bardzo kreatywnych, z osób bardzo chętnych do współpracy. Ale mam nadzieję, że przyszły samorząd nie będzie złożony wyłącznie z osób, które wybierze przyszły prezydent. Mam nadzieję, że przyszły samorząd będzie złożony ze wszystkich nowodworczyków, z wszystkich tych osób, które będą chciały współpracować, które będą miały jakąś inicjatywę, które będą miały jakiś pomysł, coś, co będą chciały włożyć od siebie w tę szkołę. Mam nadzieję, że uda nam się nawiązać współpracę, jeżeli powierzycie mi pełnienie funkcji prezydenta Nowodworka i że będziemy dobrze sobie współpracować i będziemy i nasza współpraca będzie się dobrze układać. Z mojej strony to tyle. Bardzo wam dziękuję i zapraszam do dalszej części debaty. Dziękujemy. I na mównicę zapraszamy Krzysztofa Woźniaka. Witam szanowną dyrekcję, witam prezydium Rady Uczniowskiej oraz was, którzy jesteście tutaj najważniejsi, nowodworczyków, moich kolegów, koleżanki. Nazywam się Krzysiek Woźniak, jestem kandydatem na prezydenta Nowodworka. Jestem z klasy 2F o profilu humanistycznym. Swoją pracę, swoją przygodę z samorządem szkolnym zacząłem w maju ubiegłego roku. Ubiegłego roku szkolnego. Zostałem wiceprezydentem w samorządzie Jerzego Calika. Razem z Jerzym oraz Tadkiem Solewskim zmieniliśmy statut samorządu uczniowskiego, dzięki czemu następne samorządy będą mogły lepiej pracować. Zorganizowaliśmy Sejm Nowodworski, zorganizowaliśmy uroczystości 50-lecia, 50-lecia matury naszych absolwentów oraz razem z Młodzieżową Radną Krakowa, gdzie z dumą reprezentuję Nowodworek, jestem radnym z naszego liceum, zorganizowaliśmy w zeszłym roku szkolnym prawybory prezydenckie, w tym roku prawybory parlamentarne. Podczas mojego urzędowania na stanowisku wiceprezydenta nauczyłem się wielu rzeczy. Nauczyłem się, jak prowadzić samorząd, nauczyłem się, jakie obowiązki stoją przed prezydentem, jakie działania musi podejmować, nieczęsto bardzo ciężkie. Myślę, że jestem w stanie temu podołać. Prywatnie bardzo lubię współpracować z ludźmi, uwielbiam debatować, więc ta dzisiejsza debata jest mi strasznie miła. Czy to w formacie oksfordzkim, czy to w parlamentarnym. Ponadto biorę udział w wielu projektach społecznych, między innymi w Klubie Jagiellońskim. Ostatni nasz projekt, reanimacja Parku Bednarskiego, który był
obecny w wielu mediach, zebrał ponad 500 podpisów pod petycją, którą złożyliśmy panu prezydentowi miasta, okazał się dużym sukcesem. Słuchajcie, mój program wyborczy oparłem na doświadczeniu, oparłem na tym, jaki jest zasięg działania samorządu szkolnego. Jest to program, który możemy spełnić całkowicie i możemy go spełnić razem ze wszystkimi uczniami. Będzie to program dla wszystkich uczniów, nie tylko dla samorządu. W samorządzie, zwłaszcza w prezydium, powinny się znajdować osoby, które są nie tylko doświadczone, nie tylko potrafią pracować, ale również są zaangażowane, że będą przez cały rok szkolny, przez całe swoje urzędowanie pracować, działać dla całej naszej wspólnoty uczniowskiej. Słuchajcie, życzę wam, życzę moim kontrkandydatom owocnej i merytorycznej debaty. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Krzysztofowi. Jako ostatnią w tej rundzie do mównicy zapraszam Magdę Krzepkowską. Szanowna dyrekcja, grono pedagogiczne, nowodworczycy. Jest mi niezmiernie miło móc prezentować się dzisiaj przed wami. Nazywam się Magdalena Krzepkowska, dla większości z was znana pewnie jako Kropka i jestem uczennicą klasy 2E o profilu humanistycznym. O sobie mogę powiedzieć, że cechuje mnie przede wszystkim otwartość, kreatywność, aktywność, rzetelność, co mam nadzieję pokazały ostatnie dwa tygodnie mojej kampanii. W ostatnich dniach mogliście zobaczyć nie tylko jak działam, ale także jak współpracuję z innymi i jakie efekty może przynieść ta współpraca. Jak pewnie wiecie, jako pierwszy z kandydatów zorganizowałam kampanię jedzeniową, która przy restrykcyjnych zasadach żywienia obowiązujących w szkołach była dość sporym wyzwaniem. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że do końca trzymałam się surowych reguł i nie próbowałam iść na łatwiznę, ale stanąć na wysokości zadania, co wymagało nie lada kreatywności, o czym mogły świadczyć chociażby pyszne, ale zdrowe ciasteczka czy ciepła herbata dla każdego z was na dobry początek dnia. W tym miejscu chciałabym podkreślić, że nie byłoby tych wszystkich pyszności, gdyby nie mój wspaniały i niezastąpiony sztab, czyli ludzie, którzy mnie wspierali, którzy mi zaufali, poświęcili swój czas i w pełni zaangażowali się w moją kampanię. I z tego miejsca chciałabym serdecznie im za to podziękować. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Ponieważ chciałabym pokazać wam, jak ważni są dla mnie ludzie, współpraca z nimi, a także efekty tej współpracy. Ważne jest dla mnie przestrzeganie określonych reguł, dotrzymywanie słowa, ale także stawianie czoła nowym wyzwaniom i całkowite zaangażowanie się w podjęte działania. I to będzie stanowiło fundamenty przyszłego samorządu, jeżeli wybierzecie właśnie mnie. Można by zarzucić mi brak dużego doświadczenia w pracy w prezydium samorządu uczniowskiego, w przeciwieństwie do niektórych z moich kontrkandydatów, ale na pewno nie można odmówić mi kompetencji, czyli wiedzy, umiejętności i postawy, które są niezbędne na stanowisku prezydenta naszej szkoły. Tak prywatnie, jestem spontaniczna i bezpośrednia. Mówię, co myślę i bardzo cenię sobie szczerość, nawet jeśli nie jest miła. Interesuję się fotografią i kocham taniec, a kropki są dwie. Druga ma 4 łapy, 1,5 kg wagi i w przeciwieństwie do mnie całe dnie spędza na rynkowaniu, chociaż uwielbia długie spacery ze mną, a ja razem z nią. Oczywiście nie możecie na nią oddać swojego głosu, ale na mnie już tak. Mam nadzieję, że w tych kilku zdaniach udało mi się pokazać, jaką jestem osobą, co jest dla mnie najważniejsze, a przede wszystkim, dlaczego powinniście zagłosować właśnie na mnie. Dziękujemy. Dziękuję za uwagę. A teraz przechodzimy do drugiej części debaty. Są to pytania od prezydium. Każdy kandydat otrzyma jedno pytanie od przedstawicieli prezydium Rady Uczniowskiej i będzie miał 2 minuty na odpowiedź. Jako pierwszy wystąpi Kuba Długosz. Jakubie, zapraszamy cię do mównicy. A pytanie zada... Kto zadajesz? Tadeusz Solewski.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Drogi Jakubie, jak wyobrażasz sobie organizację międzyszkolnych regat na Wiśle między czołowymi krakowskimi liceami? Czy dokonywałeś jakichkolwiek ustaleń w tej sprawie? Kto za to zapłaci? Dziękuję bardzo, że to pytanie padło. Już zmierzam do wyjaśnienia tej sytuacji. Chodzi o to, że jeszcze nikt nigdy nie wymyślił takiej inicjatywy. Chodzi mi o właśnie regaty. Jak już ująłem w swojej autoprezentacji, mam na to dwie wizje. Wizja numer jeden to są żaglówki. A jest to niestety delikatnie trudniejsze do zorganizowania, ponieważ do tego potrzeba umiejętności indywidualnych każdego z członków załogi, do tego potrzeba mieć doświadczonego sternika. No i oczywiście łódki, same żaglówki są dosyć drogim sprzętem i naprawdę wypożyczenie ich będzie sporym kłopotem. Jest jednak klub Horn, z którym dokonywałem wstępnych negocjacji i pytałem się ich, czy zorganizowanie takowych regat dla paru załóg z paru czołowych liceów jest możliwe. Dostałem od nich informację zwrotną, że iż owszem, z miłą chęcią się tym zajmą. Druga wizja jest dużo ciekawsza moim zdaniem i dużo prostsza do wykonania. Są to smocze łodzie. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to są smocze łodzie. Smocze łodzie są to duże łódki, jak już wcześniej mówiłem, na których siedzi 20 osób, każda ma w ręce wiosło i po prostu wiosłuje, aby wprawić łódkę w ruch. Idąc dalej, odzywałem się już, pisałem maile do właściciela jakby z klubu, który wypożycza i organizuje regaty dla takich smoczych łodzi, a zapytałem się go, czy zorganizowanie tego byłoby możliwe. Powiedział, że jak najbardziej tak, klub ma doświadczenie z takimi rzeczami i naprawdę bardzo chętnie coś takiego zorganizuje. A kto za to zapłaci? Wydaje mi się, że zapłaci za to Rada Rodziców, ponieważ... Rada Rodziców! Ponieważ nasi drodzy rodzice na pewno zadbają o nasze sportowe wychowanie, również fundują inne zawody sportowe, jak na przykład zawody narciarskie w Nowodworku. To jest moja odpowiedź. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że przekonałem Was. Dziękuję bardzo. Następne pytanie będzie skierowane do Huberta, a pytanie zada Aleksandra Bartnik. Dziękuję bardzo. Drogi Hubercie, w twojej... Tak, bardzo proszę. W twojej ulotce możemy przeczytać, że planujesz zastrzec nazwę Nowodworek i Krzyż Maltański. Nie wiem, czy wiesz, Nowodworek to nie tylko nasza szkoła, druga szkoła znajduje się w Tucholi, a Krzyż Maltański nie jest wyłącznie nasz. Jak wygląda taka procedura? Kto, ile to kosztuje i jaki przede wszystkim jest cel zastrzeżenia tego znaku? Dziękuję. Dziękuję bardzo za pytanie. Zdaję sobie sprawę, że sprawa zastrzeżenia nazwy Nowodworek oraz Krzyża Maltańskiego budzi wiele kontrowersji. Było do mnie wiele pytań w tym kierunku w czasie, kiedy pojawiałem się w waszych klasach i prezentowałem swoją kandydaturę. Chcę wam powiedzieć, że i wydaje mi się, że każdy może się zgodzić, że nazwa Nowodworek i Krzyż Maltański to tak naprawdę jedno. Informacja o zastrzeżeniu Krzyża Maltańskiego i nazwy Nowodworek widnieje na mojej ulotce i nie bez powodu pod nią znajduje się informacja na temat geofiltru na Snapchacie. Jak wiecie, geofiltr na Snapchacie już istnieje, ale wszyscy chcielibyśmy mieć geofiltr na Snapchacie na takim samym poziomie, co inne szkoły K5 z godłem naszej szkoły i z faktyczną nazwą szkoły. Zastrzeżenie nazwy Nowodworek i symbolu naszej szkoły pozwoliłoby nam na realizację takiego właśnie geofiltru. A jeśli chodzi o sam Krzyż Maltański, przez Krzyż Maltański rozumiem nie krzyż jako sam krzyż, lecz krzyż z symbolem naszej szkoły po środku. Taki symbol widnieje w wielu miejscach w szkole. I myślę, że zastrzeżenie Krzyża Nowodworskiego z symbolem naszej szkoły w środku nie byłoby żadnym problemem. Co do funduszy i spraw organizacyjnych związanych z zastrzeżeniem nazwy oraz symbolu naszej szkoły, rozmawiałem o tym z... Tak jak wcześniej wspomniałem, rozmawiałem o każdym podpunkcie mojego programu wyborczego z przedstawicielem dyrekcji.
i z panią profesor Karpiel i powiedziała ona, że jak najbardziej jest to do zrealizowania, a moje hasło wyborcze to razem możemy więcej. Chcę wam przedpowiedzieć, że... Dokończymy jeszcze 30 sekund naprawdę. Że w moim sztabie zgromadziłem ludzi pełni kompetencji i zaangażowania i myślę, że z takimi ludźmi nie byłoby żadnego problemu w realizacji zastrzeżenia wyborcze. Następne pytanie trafi do Gabrysi Szuty, a zadaje Magdalena Kurdziel. Gabrysiu, w swojej ulotce proponujesz, że będziesz rozdawać gorącą wodę i cukier. Jak zamierzasz obejść przepisy dotyczące zdrowej żywności w szkole? Czy konsultowałaś to z dyrekcją lub z kimkolwiek? Oczywiście bez konsultacji tego z dyrekcją i z innymi przedstawicielami nie umieszczałabym tego w ulotce. Mam przy sobie właśnie ustawę z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w której napisane jest, że w jednostkach systemu oświaty w ramach żywienia zbiorowego dzieciom i młodzieży stosowane mogą być wyłącznie środki spożywcze, które wymagają określone w przepisach wydanych na podstawie, no i tam ustawa punkt 6, punkt 2. I w jednostkach systemu oświaty zabrania się reklamy oraz promocji polegającej na prowadzeniu działalności zachęcającej do nabywania środków spożywczych innych niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży, czyli w nich właśnie zawiera się cukier i wszystkie te niezdrowe rzeczy. A jako, że to nie będzie ani do kupienia, ani nie będziemy nikogo zachęcać do tego, żeby to kupował bądź nabywał, bądź tego używał, to jest to całkowicie zgodnie z ustawą i z tego powodu właśnie tutaj to umieściłam. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Krzyśka Woźniaka, a pytanie zada Michał Pułka. Krzysztofie, w swoim programie mówisz o prowadzeniu Rady Kół Nowodworskich. Czy konsultowałeś to z dyrekcją lub z kimkolwiek w szkole? I z pieniędzy samorządu. Czy to również konsultowałeś z kimś? Bardzo dziękuję za to pytanie. Bardzo dziękuję za poruszenie bardzo ważnego punktu w moim programie, jakim jest zwiększenie liczby kół zainteresowań w naszej szkole. Obecnie funkcjonuje prężnie kółko zainteresowań, które ja stworzyłem, Nowodworskie Kółko Debat. Chciałbym, żeby w naszej szkole powstało ich więcej. I tutaj a propos budżetu, a propos Rady Kół Nowodworskich. Jeżeli tych kółek będzie więcej, chciałbym, żeby powstała taka rada, gdzie znajdą się przedstawiciele danych kół zainteresowań oraz przedstawiciele samorządu. I ta rada będzie część budżetu samorządu przeznaczać na te koła zainteresowań. Budżet samorządu, znam budżet, tutaj nie będę przedstawiał dokładnie, ale wiemy, że nie jest tych pieniędzy dużo, jednak mamy pomysły, jak je zwiększyć. Poprzez zwiększoną ilość kiermaszy, zwiększoną ilość dystrybucji akcesoriów nowodworskich. Uważam, że jest to całkowicie możliwe oraz realne, ponieważ wszystko możemy, opierając się na naszym doświadczeniu i zaangażowaniu, możemy stworzyć więcej takich kółek i zwiększyć ten budżet samorządu. Razem z nami wszystkimi, nie tylko samorządem, ale ze wszystkimi uczniami oraz oczywiście we współpracy z dyrekcją. Dziękujemy ci, Krzyśku. A ostatnie pytanie w tej serii idzie do Magdy i zadaje Norbert Gacek. Droga Magdo, jak zapewne wiesz, regulamin samorządu uczniowskiego mówi, że zaprzysiężenie nowego prezydenta odbywa się do 10 dni po jego wyborze. W tym roku jesteś szefem scenografii Szopki Nowodworskiej. Jak zamierzasz pogodzić te obowiązki, jeśli wygrasz wybory? Bardzo dziękuję za to pytanie i byłam tak naprawdę przekonana, że pojawi się ono dzisiaj na debacie, ponieważ
można myśleć, że bycie szefem scenografii może w dużym stopniu kolidować w pełnieniu funkcji prezydenta naszej szkoły. Na początek chciałabym powiedzieć, że po pierwsze nie jestem jedynym szefem scenografii w naszej szopce nowodworskiej, dlatego nie wszystkie obowiązki z tym związane spadają na mnie, ale rozkładają się na innych szefów scenografii. Jeżeli chodzi o nasz samorząd uczniowski, jak wiemy, samorząd to nie jest tylko jedna osoba. Prezydent jest tylko i wyłącznie przedstawicielem nas, nowodworczyków, ale składa się na to sztab osób, które będą w stanie mi w tym pomagać. Tak jak mówiłam chodząc po klasach, nie mam jeszcze wyznaczonych szefów sekcji, aczkolwiek mam wyznaczonych wiceprezydentów, którzy są osobami, których jestem pewna i wiem, że będą oni pomagali mi w pełnieniu obowiązków, jakie niesie bycie prezydentem naszej szkoły. Dlatego chciałam powiedzieć, że jedno na drugie nie ma negatywnego wpływu i jedno nie wyklucza drugiego. I mając doświadczenie zeszłoroczne bycia w szopce nowodworskiej, bycia właśnie w sekcji scenograficznej, jestem w stanie powiedzieć, że jestem w stanie być szefem sekcji scenograficznej i być prezydentem i wypełniać oba te obowiązki z pełnym zaangażowaniem. Dziękuję bardzo. Jak wiadomo, jednym z ważnych zadań samorządu uczniowskiego jest współpraca z innymi szkołami. Są dzisiaj tu z nami przedstawiciele samorządów innych szkół. Jest z nami Piotr Regdos, prezydent 6 liceum, który zada pytanie w imieniu K5. To pytanie będzie takie samo dla każdego kandydata. Kandydat będzie miał 1,5 minuty na udzielenie odpowiedzi. Piotrze, przekazuję Ci mikrofon. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Tak jak zostałem już przedstawiony, nazywam się Piotr Regdos, jestem przewodniczącym 6 liceum. I mam pytanie w imieniu całej krakowskiej piątki, czyli popularnego K5. Będzie ono takie samo, tak jak zostało już wspomniane, dla każdego kandydata i prosiłbym o szczegółową odpowiedź. Mianowicie, co wiecie na temat działań krakowskiej piątki, na temat pięcioboju i jak zamierzacie kontynuować i czy w ogóle zamierzacie kontynuować współpracę w czasie waszej kadencji z krakowską piątką. Dziękuję. Kuba, zapraszamy. Dziękuję bardzo za pytanie. Po pierwsze, uważam, że współpraca z wszystkimi liceami należącymi do K5 jest bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o działanie samorządu uczniowskiego. A jakie są moje plany? Po pierwsze, mam zamiar kontynuować dotychczasowe zawody sportowe typu Święta Wojna, typu turniej noworoczny, które już są i były ustalone i dogrywane przez teraźniejszy samorząd. Moimi nowymi inicjatywami są choćby na przykład regaty, o które już padło pytanie. Regaty, cały czas będę powracał do tych regat, ale pytania cały czas krążą wokół nich. A regaty pomiędzy Nowodworkiem a Nowodworkiem nie miałyby najmniejszego sensu. Najlepiej jest się sprawdzać pod względem sportowym z innymi szkołami, typu właśnie szóstka, dwójka, piątka czy ósemka. A to jest jedna z moich inicjatyw. Kolejnymi są imprezy, prawda? Imprezy są też bardzo ważne. Imprezy zorganizowane przez K5 typu Odsiecz Wiedeńska, która jest dwójki konkretnie, bądź inne imprezy należące do tych szkół. A podsumowując, moja działalność z innymi szkołami nie będzie opierała się tylko na sporcie, ale również będzie się opierała na imprezach czy innych działaniach wspólnych dążących do zintegrowania naszych szkół. Dziękuję bardzo. Kubercie, potrzebuję, żeby powtórzyć pytanie, czy udzielasz odpowiedzi od razu? Dobrze. Nie powtórzę słowo w słowo, natomiast będę się starał wierny oddać jego treść i sens. Co pytanie brzmi, co wiesz, drogi kandydacie, na temat działalności K5, na temat pięcioboju i jak zamierzasz i czy w ogóle zamierzasz kontynuować współpracę z krakowską piątką? Dziękuję bardzo za pytanie.
Zacznę od tego, jak wszyscy pewnie wiedzą, że do K5 zalicza się 5 liceów najlepszych w Krakowie, jest to 1, 2, 5, 6 oraz 8. Chciałem powiedzieć, że z wszystkimi nowo wybranymi prezydentami tych szkół rozmawiałem i oni są jak najbardziej chętni do współpracy. Co do tego, co robi samo K5? K5 w statucie ma napisane, że przynajmniej raz na miesiąc powinni się przedstawiciele samorządu uczniowskich tych szkół spotykać i ustalać nowe inicjatywy dla powiększenia współpracy z tymi szkołami. Taką współpracę, jak już wspomniałem, jak najbardziej chcę kontynuować poprzez zawody międzyszkolne z większą ilością liceów K5. Nie tylko, żebyśmy konkurowali z 2 oraz 5, lecz chciałbym to poszerzyć o inne szkoły K5. Oprócz tego, tak jak Kuba wspomniał, chciałbym zorganizować oczywiście imprezy K5, a także imprezy nowodworskie. Tak jak wspomniałem, mam w swoim planie reaktywację sekcji imprezowej. Oprócz tego K5 ma za zadanie wprowadzenie nowych pomysłów na zebraniach właśnie tych comiesięcznych. Są one prowadzone w ten sposób, że w wypadku gdy trzy szkoły głosują na jeden pomysł, dwie muszą się podporządkować. Wydaje mi się, że przedstawiłem wam, że zdaję sobie sprawę, co to jest K5, wiem, jak ono funkcjonuje i jak najbardziej jestem chętny na współpracę z tymi szkołami, ponieważ jest to bardzo dobra inicjatywa, która powstała. Dziękuję bardzo. Gabrysiu, czy odpowiadasz od razu? Jak powiedział już mój poprzednik Hubert, K5 jest to organizacja zrzeszająca 5 najlepszych krakowskich liceów, czyli 1, 2, 5, 6 i 8. Jej celem jest współpraca oraz integracja tych liceów. Pięciobój w tym roku, zadaniem naszym jako Nowodworka, było przeprowadzenie konkursu lingwistycznego. Ostatnim zadaniem należącym do pięcioboju w tym roku organizowanym i w ubiegłym będzie zorganizowanie konkursu siatkówki w drugim LO. Moim pomysłem na rozbudowanie współpracy z K5 było utworzenie między innymi turnieju naukowego między tymi szkołami, co wielokrotnie podkreślałam na prezentacji w klasach. Rozmawiałam już z niektórymi przedstawicielami szkół K5 i myślę, że ta współpraca jak najbardziej po wyborach będzie nawiązana i myślę, że to tyle. Dziękuję bardzo. Krzysztofie, zapraszamy do mównicy. Czy potrzebujesz, żeby powtórzyć pytanie? Nie potrzebuję, tak? Tak, dobrze. Natomiast ja będę dziękował za ewentualne późniejsze prawo. Oddajmy głos i uwagę kandydatom. Pytanie brzmi, co wiesz, drogi kandydacie, na temat działalności K5, pięcioboju i jak zamierzasz i czy zamierzasz kontynuować dalszą współpracę? Bardzo dziękuję. Tutaj moi poprzednicy już dobrze powiedzieli, czym jest K5. Więc nie będę mogę powtórzyć. Nasze 5 krakowskich liceów, 1, 2, 5. Szóstka oraz ósemka. Razem wspólnie organizujemy wiele projektów międzylicealnych. Z mojej strony jest chcę jak najbardziej współpracować. Mamy współpracę imprezową, mamy współpracę różnych zawodów sportowych i tak dalej, ale ja chciałbym, żebyśmy współpracowali również naukowo. Chciałbym, żeby na przykład powstały turnieje przedmiotowe między naszymi szkołami, na przykład turniej matematyczny, na przykład turniej historyczny. My konkurujemy ze sobą w turniejach przedmiotowych, w olimpiadach przedmiotowych oficjalnych oczywiście, ale możemy stworzyć również nasze własne. Chciałbym również, jeżeli będzie taka możliwość, z naszej strony uważam, że tak, żeby nasze koła zainteresowań współpracowały, ponieważ ja chciałbym, żeby w moim samorządzie one działały, a również, żeby współpracowały z innymi kołami zainteresowań. Przede wszystkim współpraca na tych polach. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. I prosimy o odpowiedź na to pytanie. Magda, powtórzyć, nie powtórzyć? Nie, dziękuję bardzo.
Więc moi poprzednicy tak naprawdę już w dużej mierze wyczerpali temat, jeżeli chodzi o K5. Ja jeszcze może powtórzę, że celem istnienia w ogóle K5 jest właśnie współpraca i integracja między krakowskimi liceami, takimi jakimi jest właśnie 1, 2, 5, 6 i 8. I takim podstawowym gwarantem w ogóle istnienia prawidłowo działającej grupy są regularne spotkania przedstawicieli tych oto szkół, które mają odbywać się przynajmniej raz w miesiącu. W praktyce odbywają się mniej więcej co 2, ewentualnie co 3 tygodnie. Jeżeli chodzi o działania zaplanowane na ten rok, wiem o tym, że nasze liceum ma organizować turniej noworoczny, a także żywe szachy, razem współpracując z 5. liceum ogólnokształcącym. Są także plany 8. liceum co do przeprowadzenia zawodów w tak zwanej grze w LOLa. I wiem o tym, że są takie plany. I tak, jeżeli chodzi o K5, to główną działalnością jest pięciobój i oczywiście w moim samorządzie chciałabym go utrzymać, a może też wymyślić jakiś inny rodzaj współpracy jeszcze między naszymi szkołami, aczkolwiek jestem otwarta na wszelkie propozycje ze strony Was, Nowodworczyków, i postaram się, żeby kontynuować tą współpracę. Dziękuję bardzo. W ten sposób witamy pana dyrektora. W tym momencie nastąpi minutowa przerwa techniczna. Proszę już o zaprzestanie. Słuchajcie, moi drodzy, bo jak tak dalej pójdzie, to ja wygram te wybory. Teraz nastąpi minutowa przerwa techniczna. Chłopaki, którzy przygotowują nagranie z debaty, muszą wymienić karty. Kandydaci mają minutę, żeby skonsultować się swoimi sztabami. A ja powiem wam, że jeśli chodzi o turniej LOLa, to już zajmuje się im teraz Jacek Kurek, który w zeszłym roku startował prezydenta. On odpowiada za to z ramienia naszej szkoły. Wczoraj było pierwsze spotkanie organizacyjne. Jeszcze nie wiemy, ile dużo mniej więcej ze szkoły tam będzie mogło wejść, ale będzie opłata mniej więcej 3 zł od każdego uczestnika tego turnieju oraz 30 zł z każdej szkoły albo 40 na plakaty tam z samorządu. No, tak to będzie wyglądać. A co jeszcze może być tam? O czym jeszcze była mowa? A tak, w tym roku turniej noworoczny jest z piątką, bo jak wiecie, z dwójką zawsze przegrywaliśmy, więc żebyśmy mogli... żeby nam się udało... To, ale jeszcze rozmawiam z liderkami dwójki, może przyjdą mi tam. Tak jak mówiłem, to była przerwa techniczna. Głównym celem było po prostu wymienienie kart pamięci w kamerach. A że przy okazji udało nam się coś załatwić, to bardzo dobrze. Co teraz? Teraz... Wstąpi moment, kiedy to kandydaci będą mogli skonfrontować swoje pomysły i zadać sobie pytania. Będzie to wyglądać tak. Kandydat będzie miał 30 sekund na zadanie pytania. Potem osoba, której to pytanie zostało zadane, będzie miała 1,5 minuty na odpowiedź. Po czym kandydat, który zadawał pytanie, będzie miał minutę na replikę, żeby wypowiedzieć się, skonfrontować swoją opinię ostatecznie z tą osobą, która odpowiadała na zadane pytanie. Tak to działa. Grunzy kandydaci wiedzą, o co chodzi, wy zobaczycie, jak to po prostu będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie ogień. W każdym razie tak, zaczynamy. Jako pierwsze pytanie zada Jakub Długosz. Dobrze. Swoje pytanie chciałbym skierować do Gabrysi Szuty. A moje pytanie brzmi... A o co chodzi z wnioskiem z budżetu obywatelskiego o remont Nowodworka? Przecież to jest dosyć skomplikowana sprawa. Musi wejść konserwator zabytków Krakowa i tak dalej. Dziękuję. Proszę wytłumacz, o co chodzi.
Półtorej minuty. Chwileczkę, już musimy zmienić stoper. Proszę. Mój pomysł jako kandydatki umieszczenia projektu wniosku o budżet, o fundusze do budżetu obywatelskiego był skonsultowany z dyrekcją. Jak wiadomo, szkoła ma plany oczywiście na renowację. Jest ich bardzo wiele, niektóre są planami rozciągniętymi na długie lata, ale jeżeli pomożemy jako samorząd uzyskać te fundusze, to te zmiany na pewno będą wprowadzone dużo szybciej. I dużo szybciej będziemy mogli zobaczyć efekty. Jako że kiedyś, dwa lata temu, będąc w gimnazjum, również składałam taki wniosek. Mam już w tym doświadczenie i udało mi się uzyskać pieniądze, fundusze na remont mojej byłej szkoły. Dlatego pomyślałam, że złożenie takiego wniosku raz jeszcze będzie dobrym pomysłem. I myślę, że to tyle. Minuta na replikę. Chwila, zmieniamy stoper i już. No dobrze. Wydaje mi się, że jest to problem zdecydowanie bardziej skomplikowany niż tylko polegający na konsultacji z dyrekcją, ponieważ to nie dyrekcja ma dawać nam pieniądze, tylko to od miasta mają iść te pieniądze na renowację naszej szkoły. A wydaje mi się również, iż zdobywanie funduszy na remont tak zabytkowej szkoły, tak prześwietnej szkoły, będzie też wymagało wstawiennictwa prezydenta miasta Krakowa. Proszę o niekrzyczenie żadnych tych. Dziękuję. Będzie wymagało wstawiennictwa prezydenta miasta Krakowa i uważam, iż pomysł ten jest bardzo ciężki do wykonania, jeżeli nie niemożliwy, ponieważ pieniądze są już bardzo napiętą sprawą, jeżeli chodzi o nasze miasto, w szczególności jeżeli chodzi o przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży. Dziękuję. A teraz prosimy Huberta o zadanie pytania. Moje pytanie jest skierowane do Magdaleny Krzepkowskiej. Magdo, na twojej ulotce widnieje informacja, że w wypadku, gdyby ktoś chciał wyjść z jakąś inicjatywą do ciebie, musiałby mieć przynajmniej 100 podpisów uczniów. Chciałem zaznaczyć, że Magda sugeruje tutaj, że któryś z was podejdzie do niej z super inicjatywą, Magda powie nie, sorry, nic nie zrobimy, dopóki nie zbierzesz przynajmniej 99 podpisów. Moim zdaniem każda prośba powinna zostać rozpatrzona i tutaj moje pytanie. Co tak naprawdę chcesz osiągnąć w samorządzie uczniowskim? Czy chcesz być prezydentem, dla którego, jak wspomniałeś wcześniej... Koniec. Problemem było... Już. Zero. Prosiłbym jednak o dowiedzenie pytania. 10 sekund. Będziesz miał potem minutę na replikę. A 10 sekund. Potem będziesz miał minutę. Proszę opuścić mównicę. No trudno. No co? Półtorej minuty. Bardzo dziękuję za to pytanie. Najpierw może przy... Ale czas jest jasno określony. Teraz czas jest. Proszę mi przeszkadzać. Tak, chcę powiedzieć, że po pierwsze mój punkt programu mówi umożliwienie uczniom przedstawienia samorządu uczniowskiemu własnych inicjatyw i zobligowanie samorządu do rozpatrzenia ich i podania do wiadomości wszystkich uczniów sposobu ich realizacji bądź uzasadnienia odrzucenia inicjatywy pod warunkiem zebrania przez pomysłodawcę minimum 100 podpisów uczniów. Ten punkt nie mówi o tym, że jeżeli przyjdzie do mnie jedna konkretna osoba i poda jakiś konkretny pomysł, ja powiem jej nie, przepraszam, to jest nie do zrealizowania, dopóki nie przyniesiesz mi 100 podpisów. Chodzi o to, że niekoniecznie, jeżeli przyjdzie do mnie jedna osoba z jakimś konkretnym pomysłem, niekoniecznie będzie ona chciała, żeby od razu jej pomysł został podany do informacji publicznej i żeby proces realizacji tego pomysłu bądź uzasadnienia odrzucenia tej inicjatywy był podany do informacji publicznej i tak naprawdę tylko o to chodzi z tym zapisem, że jeżeli znajdzie się pomysł, pod którym podpisze się 100 uczniów,
to będzie wiadomo, że jest to pomysł, który jest już na większą skalę i będzie wiadomo, że ci uczniowie będą chcieli rozgłosu i będą chcieli, żeby było to podane do informacji publicznej. Ale nie neguję tego, że jestem otwarta na każdą propozycję każdego z was i postaram się indywidualnie rozpatrzeć propozycję każdego z was. Dziękuję. I teraz Hubert, masz minutę. Nie zdążyłem zadać tego pytania Magdzie, ale chciałbym, żebyście się wszyscy nad tym zastanowili. Co Magda chce osiągnąć w samorządzie uczniowskim? Czy chce być prezydentem, dla którego, jak wspomniała, wielkim wyzwaniem było upieczenie paru ciast, czy osobą, która będzie prowadziła kronikę podpisów uczniów? Bo jeśli faktycznie chcesz prowadzić kronikę podpisów uczniów, to ja zachęcam do współpracy ze mną. Razem możemy więcej. Funkcja sekretarza nie jest jeszcze zajęta. Dziękuję. No, debata się zaczęła, na dobre. Teraz prosimy Gabrysię Szutę. 30 sekund na zadanie pytania. Ja chciałabym zadać pytanie Krzysztofowi. W twoim planie możemy przeczytać, że chciałbyś poszerzyć działalność TNT i chciałabym, żebyś to nam przybliżył. I czy konsultowałeś to z tym z kimkolwiek dotyczącym zajmującym? Czekaj. Teraz. Bardzo dziękuję, Gabrysiu, za to pytanie. Oczywiście konsultowałem to z redaktorem naczelnym TNT, Norbertem Gackiem. Jak to ma wyglądać? Po pierwsze, dochodziły do mnie słuchy od wielu moich znajomych, którzy piszą, czy to piszą poezję, czy to prozę, że chcieliby, żeby ich teksty były publikowane. Ja czytałem te teksty, one są świetne, one nadają się do publikacji. Chciałbym, żeby na przykład w TNT powstał kącik poezji, kącik prozy nowodworczyków. Jako jedna z takich rozszerzeń TNT. Druga sprawa, poszerzyć liczbę członków TNT. Obecnie mamy tylko jednego grafika w TNT, przez co mamy często TNT jest wydawane trochę później. Albo biletyn wyborczy, który wiemy, że też ukazał się bardzo późno. Chciałbym, żeby było więcej redaktorów, żeby ludzie więcej pisali, ponieważ nasza gazetka, która w zeszłym roku szkolnym dostała nagrodę najlepszej gazetki licealnej, dalej się rozwijała, była częściej wydawana i żeby była jeszcze lepsza. I minuta na replikę. Bardzo dziękuję ci za odpowiedź. Zastanawiam się tylko w sumie, czy to, że chciałeś powiększyć liczbę osób pracujących w TNT zależy od ciebie czy od redakcji TNT, ponieważ o ile wiem, to nie są powiązane ze sobą instytucje, ale no, dziękuję bardzo. Dziękujemy. I o zadanie pytania prosimy Krzysztofa Woźniaka. Ja chciałbym zadać pytanie Hubertowi. Hubert, w swoim programie zawarłeś punkt debaty oksfordzkie i parlamentarne. Co przez to rozumiesz? Czy masz odpowiednie kontakty do osób, które zajmują się tym tematem? Proszę, opowiedz nam tutaj. Dziękujemy, Krzyśku. Prosimy o odpowiedź na pytanie Huberta. Dziękuję bardzo za pytanie, Krzysztof. Jak już wszyscy na pewno wiecie, moje hasło wyborcze to razem możemy więcej. A ty, Krzysztof, prowadzisz takie kółko debat. Ja oczywiście, tak jak wspomniałem, planuję prowadzenie kółka debat oksfordzkich i parlamentarnych i w wypadku mojej wygranej ja jak najbardziej chciałbym cię zaangażować do takiej współpracy, ponieważ razem moglibyśmy zorganizować więcej rzeczy w szkole. A przez debaty parlamentarne i oksfordzkie, co rozumiem? No, na to pytanie mogę się odpowiedzieć po prostu tak. Chcę zorganizować i kontynuować kółko, które tu już prowadziłeś. Jest to kółko bardzo dobre i w wypadku mojej wygranej mogę ci zapewnić, mógłby się dalej kontynuować. Dziękuję. Dziękujemy. O replikę prosimy Krzyśka. Bardzo dziękuję, Hubercie, za odpowiedź. Bardzo dziękuję, że już teraz widać, że moje efekty, moja praca ma efekty, że już zrobiłem jedno kółko, w które są ludzie zaangażowani, które pojawia się w programach wyborczych kontrkandydatów, które ty chciałbyś, żebym ja dalej prowadził, które będę prowadzić,
które prowadzę wspólnie z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców, które cieszy się bardzo dużą frekwencją, ponieważ aż dwóch kontrkandydatów, Kuba, Hubert, chodzą na nie. Ja się bardzo cieszę. No i cóż, ale to dlaczego zawarłeś w swoim programie coś, co ja robię? No, to troszkę to dziwne. Dziękujemy. Prosimy Magdę Kropkę o zadanie pytania. Moje pytanie będzie skierowane do ciebie, Krzysiu. Skoro kandydat jest odpowiedzialny za działanie sztabu i całokształt kampanii, to jak wytłumaczysz się z karygodnego zachowania osób ze sztabu? Miały miejsca wyzwiska, słowa, niecenzuralne słowa i publiczna obraza kontrkandydatów. Daleko temu do kulturalnej konkurencji nas poprzez konkurencję jakby naszych sztabów. Jeżeli nie jesteś w stanie dopilnować tak małej grupy osób, pracujących w pewien sposób już teraz dla ciebie, za które działania odpowiadasz. Dziękujemy. Czekaj, żeby czas był. No. Bardzo dziękuję za to pytanie. Po pierwsze, wszelkie nieprawidłowości w prowadzeniu wyborów mieliśmy zgłaszać do Komisji Wyborczej. Od Komisji Wyborczej nie słyszałem żadnych takich argumentów, że moi sztabowcy obrażali jakiegokolwiek kandydata. Jeżeli tak robili, a ja o tym nie wiem, po pierwsze, bardzo przepraszam kontrkandydatów. Po drugie, gdybym się dowiedział, taka osoba zostałaby natychmiast usunięta z mojego sztabu, ponieważ nie ma tutaj, nie można obrażać kontrkandydatów. Dlaczego tego nie zgłosiłaś do Komisji Wyborczej wcześniej, żebyśmy mogli to wcześniej ustalić, żeby to można było wcześniej zrobić? Nie wiem. Przykre, że na tej debacie, gdzie mamy mówić o programie, mamy mówić o przyszłości naszej szkoły, skupiamy się na takich rzeczach, które powinny być załatwione wcześniej. Dziękujemy. I prosimy o replikę. Chciałam powiedzieć, że nie zgłosiłam tego wcześniej, dlatego że dowiedziałam się o tym tak naprawdę dzisiaj od osób z mojego sztabu. I oczywiście mamy rozmawiać o naszym programie, ale mamy też rozmawiać o nas jako o przyszłych kandydatach na prezydenta, którzy będą musieli kontrolować działanie całego samorządu uczniowskiego i stąd też to pytanie. Przy okazji bardzo chciałam podziękować, bo nie zdążyłam już wcześniej, bardzo chciałam podziękować Hubertowi już teraz za propozycję współpracy. Dziękuję. Dziękujemy. Za nami pierwsza tura pytań. Rozpoczynamy drugą od Huberta. Hubercie, przepraszam, od Jakuba. Kubo, proszę zadaj pytanie. Dobrze. Drugie z puli moich pytań będzie wędrowało do Krzysia. Krzysiu, na swojej ulotce zawarłeś szczęśliwy numerek. Czy dyskutowałeś o tym z dyrekcją, z nauczycielami? Czy masz to z kimkolwiek ustalone? W jaki sposób dokładnie miałoby to działać? Dziękuję ci bardzo. Dziękujemy za pytanie. Krzysiu, zapraszamy. Bardzo dziękuję za to pytanie. Po pierwsze, jak miałoby to działać? Najlepiej, żeby działało to tak jak w innych krakowskich liceach, czyli losujemy numer z dziennika. On nie będzie w tym dniu pytany, nie będzie miał kartkówki niezapowiedzianej i tak dalej. Chciałbym z dyrekcją, z Radą Rodziców im przedstawić im ten projekt, walczyć o niego, gdyż w poprzednich kadencjach niestety on przepadł. Jednak mam nadzieję, że moja propozycja tutaj wspólnymi siłami wynegocjowana będzie w jakimś stopniu, będzie w naszej szkole działać. Nie wiem, czy w takiej formie jak mam nadzieję, że jaką przedstawię na pewno, jaką będziemy negocjować. Nie wiem, jaki będzie ostateczny tego wynik, jednak jestem przekonany, że razem dojdziemy do jakiegoś kompromisu, dojdziemy do porozumienia i wprowadzimy szczęśliwy numerek na wzór innych krakowskich liceów. Dziękujemy, Krzysztofie. Proszę, teraz czas na replikę dla Jakuba. Chwila. Jeszcze o teraz. O,
Zadałem ci to pytanie, ponieważ z tego co wiem, są naprawdę dziesiątki różnych możliwych opcji działania szczęśliwego numerka. Z tego co wiem, w niektórych szkołach działa to tak, że jest dzień, że bierze się po prostu dzień, datę. A i na przykład jeżeli jest 14, numer 14 nie jest pytany, ty mówisz o jakimś innym, stąd moje pytanie. Ale z twojej wypowiedzi wnioskuję, że nie dyskutowałeś jeszcze na ten temat z nikim, więc nie masz tego podpartego żadnymi realnymi możliwościami, tylko swoim indywidualnym doświadczeniem i indywidualnymi tak naprawdę spekulacjami na temat tego, jakie są twoje przyszłe możliwości. Uważam, że takie rzeczy zanim się wstawi na ulotkę, muszą być skonsultowane z kimś i naprawdę uważam, iż nie wywiązałeś się z tego obowiązku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A o zadanie pytania prosimy Huberta. Czekaj na czas. Dobrze. Moje pytanie będzie skierowane do Krzysztofa Woźniaka. Jak wszyscy się pewnie zgodzimy, pierwszoklasiści są to osoby, które mają na pewno super pomysły i świeże pomysły do samorządu uczniowskiego, ale moje pytanie brzmi, czy twoim zdaniem powinni oni być fundamentem przyszłego samorządu uczniowskiego i dlaczego popierać się tak stosunkowo mało z osób klas drugich, trzecich osób, które mogły faktycznie oglądać swoją pracę w samorządzie uczniowskim? Dziękujemy. Krzysztofie? Ja na początku, Hubercie, przypomnę, że sztab to nie jest samorząd, że sztab prowadzi kampanię wyborczą, a dopiero samorząd pracuje w samorządzie szkolnym. W obecnych, poprzednich samorządach znajdowały się osoby z różnych sztabów wyborczych, różnych kandydatów. W moim też się znajdą. Dlaczego? Popiera mnie bardzo dużo osób, które nawet nie są w moim sztabie, ponieważ w moim sztabie, jeżeli kogoś dodawałem na oficjalną listę, to była to osoba, która pracuje, która wie, w co się włącza, której nie dodawałem na zasadzie, ej stary, dodam cię, muszę mieć głosy, nie rób nic, ale masz być na mojej liście, mam mieć twoje poparcie, niech będzie widać, że mam dużo osób, a tak naprawdę nie pracuj, nie musisz. Nie, w moim sztabie są osoby, które pracowały, którym teraz chciałbym bardzo podziękować. Zrobiliśmy świetną kampanię. Bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mogli pracować też w samorządzie, do którego zapraszamy każdą osobę, powtarzam, doświadczoną, która ma umiejętności oraz będzie zaangażowana. Dziękuję. Dziękujemy. Hubercie, minuta. Powiedziałeś, że chciałbyś zaangażować w wypadku twojej wygranej dużo osób z innych sztabów wyborczych i że sztab wyborczy to nie jest teoretycznie przyszły samorząd uczniowski, nie w pełni tak naprawdę. Czy mam przez to rozumieć, że osobom, które ci pomagały w organizacji kampanii, nie zaoferowałbyś żadnego stanowiska? Dziękuję. Dziękujemy. O zadanie pytania prosimy Gabrielę Szutę. Moje ostatnie pytanie kieruję do Madzi. Madziu, w planach masz stworzenie NIUS-a, czyli Nowodworskiej Informacji Uczniowskiego Samorządu. Z tego, co czytamy w twoim biuletynie, ma on na celu informowanie nowodworczyków o działalności samorządu, o wydarzeniach szkolnych i o sprawach dotyczących społeczności nowodworskiej. I mam do ciebie pytanie, czym to w takim razie będzie się różniło od grup Nowodworek Wall i Nowodworek Info? Dziękujemy. Magdalena, czekaj. Minuta 30. Dziękuję bardzo za to pytanie. Tak, jeżeli chodzi o stworzenie NIUS-a, czyli Nowodworskiej Informacji Uczniowskiego Samorządu, czym ona będzie różniła się od Nowodworek Wall i Nowodworek Info, tak? Jak wiemy, obydwie te strony są stronami, co prawda, stworzonymi przez nasz samorząd uczniowski, aczkolwiek nie są stronami w żaden sposób kontrolowanymi przez dyrekcję i nie można ich nazwać oficjalnymi stronami naszej szkoły na Facebooku. Chciałabym, żeby powstała taka strona, która będzie w pewien sposób też współpracowała z dyrekcją, o czym już miałam okazję rozmawiać z panem dyrektorem. Chciałabym, żeby umieszczane tam były tylko najważniejsze informacje umieszczone na bieżąco, dlatego że jak wiemy, można wejść na stronę
naszego samorządu uczniowskiego albo naszej szkoły i sprawdzić tam takie informacje, ale idąc trochę, żyjemy w XXI wieku, tak? I jak wiemy, wszyscy używają Facebooka bardzo, bardzo często i są tam cały czas. I myślę, że gdyby wstawić te wszystkie informacje na jedną konkretną stronę na Facebooku, byłby to łatwy dostęp dla wszystkich uczniów. I mogłoby nam to ułatwić, myślę, naszą komunikację, a poza tym chciałabym, żeby była to strona, która nie będzie zaśmiecona takimi rzeczami, jak na przykład informacje o sprzedaży książek. I moglibyśmy stworzyć odrębną grupę, która by służyła tylko na przykład właśnie wymianie podręczników. Dziękuję. Dziękuję. I minuta na replikę. Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź, Madziu. Zastanawiam się tylko, czy jest sens po prostu tworzyć następną grupę, na której informacje będą dodawane właściwie te same i tego samego rodzaju. A co do giełdy podręczników nowodworskich, już są plany dotyczące utworzenia go i utworzenia nowej strony, która będzie podpięta pod stronę samorządu uczniowskiego, ale dziękuję bardzo. Dziękujemy. Prosimy o zadanie pytania Krzysztofa Woźniaka. Ja zadam pytanie znowu do Huberta. Hubert, w swojej ulotce zawarłeś pomysł współpracy ze szkołami językowymi. Z jakimi szkołami? Jak to ma wyglądać? Czy dyskutowałeś o tym z dyrekcją i z tymi szkołami? Dziękujemy. Dziękuję bardzo za pytanie. Myślę, że to bardzo pokazuje, jakim kandydatem jest Krzysztof Woźniak, ponieważ na mojej ulotce nie było żadnej informacji a propos współpracy z szkołami językowymi, chociaż jak najbardziej jestem otwarty na takową współpracę. Dziękuję. Dziękujemy. A na odpowiedź... Krzysztof odpowie na to. Masz minutę. No to na ulotce nie, ale w biuletynie było. W biuletynie wyborczym. Będziemy mogli to zweryfikować w biuletynie wyborczym. Natomiast no cóż, no nie wiesz, co wysyłasz do redakcji TNT? Dziękujemy. A o zadanie ostatniego pytania w tej części debaty prosimy Magdę Krzepkowską. Kropkę. Moje pytanie będzie skierowane do Kuby. Kuba, mówisz w swoim programie o projekcie obywatelskim przebudowy placu na Groblach. W jaki sposób planujesz ruszyć ten projekt, ponieważ był już taki projekt zgłoszony w tym roku, dokładnie 24 marca 2015 roku i nie uzyskał społecznego poparcia. Jaki zatem masz plan na to, żeby to poparcie jednak uzyskać? Dziękujemy. I półtorej minuty dla Jakuba. Dziękuję bardzo za pytanie. Bardzo się cieszę, że wreszcie zostałem zauważony wśród kandydatów. A moja odpowiedź brzmi tak. Jako przyszły prezydent, jeżeli oczywiście mnie wybierzecie, mam wystarczająco dużą siłę przebicia jako reprezentant ponad 1000 osób, plus na pewno wesprze mnie Rada Rodziców, a mam nadzieję, że wesprze mnie również dyrekcja. A jako ten prezydent będę mógł pójść do Urzędu Miasta Krakowa, a nawet do pana prezydenta Krakowa, pana Jacka Majchrowskiego i w pewnym stopniu wymusić w cudzysłowie to, aby pieniądze na przebudowę, modernizację placu na Groblach się znalazły. Wydaje mi się, iż licząc w ten sposób, iż maturzystów w naszej szkole jest około 300, a ich rodziców daje to kolejne 600 osób, plus reszta rodziców, w sumie wyjdzie parę tysięcy osób razem ze znajomymi i tak dalej, którzy przy następnych wyborach, oczywiście wiem, a pan Jacek Majchrowski powiedział, że nie będzie kandydował, lecz mówił to już parę razy, i nie wierzyłbym mu do końca w to,
Wydaje mi się, iż jeżeli będzie tyle osób, które nie będzie na niego głosować, jest to wystarczająco duży argument, aby wymóc na nim, aby rozpatrzył nasz wniosek o przekazanie budżetu na remont placu na Groblach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I minuta dla Magdy. Dobrze, więc tak, chciałam powiedzieć, że generalnie projekt, który został złożony w tym roku, jakby w uzasadnieniu tego projektu, przebudowa tego placu miała służyć nie tylko naszej szkole, ale także innym szkołom. Projekt był bardzo profesjonalnie przygotowany, był przygotowany kosztorys, przykładowy plan. I projekt nie uzyskał akceptacji i poparcia, dlatego że niewystarczająco dużo uczniów z naszej szkoły zamierzało poprzeć ten projekt. I nie wydaje mi się, że jesteś w stanie w tym momencie zrobić coś w tej sprawie, jeżeli był już taki projekt i jeżeli nie udało się go zrealizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I w ten sposób zakończyła się ta część debaty. To jest koniec pytań kandydat. I teraz przechodzimy do części, która was, droga publiczności, powinna interesować najbardziej. Otóż czas na pytania od publiczności. Zasady są proste. Zadajecie pytanie, robicie to w miarę szybko, bo jak będziecie to robić za długo, to po prostu wam przerwę. Potem jest 1,5 minuty na odpowiedź kandydata. Nie ma repliki w tej części, żebyście jak najwięcej pytań mogli zadać po prostu. I może po prostu idziemy od przodu, więc Mikołaj Bać. Dzień dobry. Ja nazywam się Mikołaj Bać i chciałbym zadać pytanie do Huberta Pelczarskiego. Ponieważ ja byłem szefem sekcji charytatywnej aż do 29 września, to Hubert w swoim biletynie wyborczym zawarł, od tamtego czasu zdecydowałem się zaangażować w życie szkoły i dołączyłem do sekcji charytatywnej, w której działam do dziś. Hubert dołączył do tej sekcji 3 tygodnie temu, został dołączony tam przez członka swojego sztabu wyborczego, więc ja się pytam, gdzie jest to doświadczenie? No i cóż, wydaje mi się, że w swoim programie nie zawarł nic, co to jest tylko kontynuacja projektów, a nic dotyczące jakiegokolwiek rozwoju. Gdzie doświadczenie, gdzie inicjatywy? Dziękuję. 1,5 minuty dla Huberta. Zgadza się, do grupy na Facebooku Sekcja Charytatywna Nowodworek zostałem dodany 3 tygodnie temu, lecz chciałem zaznaczyć, że udzielałem się już w niej wcześniej, niekoniecznie bezpośrednio z tobą, lecz mogę ci zapewnić, że pomagałem w organizacji wielu akcji. A co do doświadczenia, zadałeś pytanie o doświadczenie. Moim zdaniem doświadczenie kandydata nie jest priorytetem. Priorytetem jest zgromadzenie jak najlepszego sztabu z ludźmi o jak najlepszych kompetencjach. I tak jak wam już wcześniej wspomniałem, takich ludzi właśnie zgromadziłem wokół siebie i takich ludzi zapraszałem w każdej klasie, w której byłem, do współpracy ze mną. Dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam pytanie do Magdaleny. Otóż cytując tutaj tekst twojej ulotki, jest tutaj taki punkt dotyczący wyboru szefów danych sekcji przez prezydium, prawda? Jednak zobaczmy na plakaty twoje. Co tam możemy zobaczyć? Tłum ludzi generalnie. I generalnie ja mam pewne wątpliwości co do tego, czy faktycznie szefowie będą wybierani na podstawie umiejętności, doświadczenia, czy aby na pewno tutaj nie będzie żadnych takich powiązań na podstawie twoich znajomości oraz inna sprawa, jako jedyna wybrałaś dwóch wiceprezydentów rzekomo. Nikt inny tak nie zrobił. To się z tym wiąże. Bardzo przepraszam. Po pierwsze, nie rozumiem, jaki związek ma wybranie przeze mnie dwóch wiceprezydentów do tego, czy będę wybierała szefów sekcji ze względu na ich faktyczne umiejętności i kompetencje.
Jeżeli chodzi o moje plakaty i jeżeli chodzi o grupę ludzi, jest to plakat, na którym znajduje się mój sztab. Jak już mój poprzednik wcześniej, we wcześniejszych swoich wypowiedziach powiedział, sztab to nie jest samorząd. Sztab to jest grupa ludzi, która pomaga mi w realizowaniu moich celów, wspiera mnie jak może i angażuje się w moją kampanię, aczkolwiek to nie są ludzie, którzy na pewno znajdą się w moim przyszłym samorządzie. Na każdym kroku podkreślam, że chciałabym wybrać szefów sekcji ze względu na ich faktyczne chęci, ich faktyczne kompetencje i dlatego mam wyznaczonych tylko dwóch wiceprezydentów, ponieważ są to osoby, których jestem w 100% pewna i chcę, żeby ze mną współpracowały i wiem, że będą mi w tym pomagać. Aczkolwiek jeżeli chodzi o innych szefów sekcji, to jestem otwarta na wszelkie wasze propozycje i już w tym momencie zaczęły zgłaszać się do mnie osoby, które chciałyby ze mną podjąć współpracę i będę rozważać tą współpracę od każdego z was. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. To następny. Dobra. No, tak szczerze to prawda. Imię, nazwisko, szkoła, bo to jest... Aleksandra Choińska, rzecznik samorządu 5 liceum. Pytanie do Kuby Długosza. Przeglądając twoją ulotkę, wielkie zainteresowanie wywołało u mnie konkurs na Miss Nowodworka, a co więcej, wspomniana tu jest piątka. Rozmowy z piątki nie było i my nie przewidujemy konkursu wyboru Miss. I czy, jak chciałbyś to przeprowadzić oraz czy nie sądzisz, że jest to dosyć przedmiotowe traktowanie połowy tej szkoły? Dziękuję. No dobrze. Dziękuję bardzo za pytanie. Na mojej ulotce, dokładnie cytując, jest napisane konkurs na Miss Nowotworka, a nawet Miss Jedynki, Dwójki i Piątki. Chodzi o to, iż nie prowadziłem rozmowy. Masz rację całkowitą, nie prowadziłem rozmowy z żadnym z tych liceów, lecz chciałbym zacząć od Jedynki, od naszego liceum i dodatkowo później możliwe rozszerzyć przy zgodzie i akceptacji tego projektu na inne szkoły. Możliwe, że samo słowo Miss Nowodworka brzmi delikatnie, a przedmiotowo, lecz nie, mój projekt nie zawiera się tylko w konkursie piękności, który rzeczywiście jest dosyć pusty i traktuje wszystkie dziewczyny przedmiotowo. A mój projekt chce również objąć coś w rodzaju talent show, które moim zdaniem, ale proszę uwagę naprawdę, projekt chce objąć również coś w rodzaju talent show, czyli pokazywania talentów poszczególnych kandydatek na Miss Nowodworka. Miss Nowodworka nie tylko piękna, ale również i wnętrza talentów tego, kim ona jest tak naprawdę. Talent może być różnoraki. Talent to może być śpiewanie, żonglerka, taniec, cokolwiek. Dobrze, dlatego wydaje mi się, iż nie jest to puste traktowanie żeńskiej części widowni i dziękuję jeszcze raz za pytanie. Dobra. Tutaj z tej strony teraz koniecznie. Opuśćcie rączki i na 3-4 podnosicie. 3-4, cześć. Dzień dobry. Piotr Cieślik, Radio Nowodworskie. Ja swoje pytanie kieruję do Kuby Długosza. Kubo, twoja kampania zwróciła się stricte przeciwko mnie, jak mam być szczery, i mojej sekcji, ponieważ faktycznie zgadzam się, że wszyscy kandydaci mają różne propozycje do radia, ale twoja kampania jest negatywna i słyszałem różne pogłoski i różne plotki, że w klasach na przykład głosisz, że puszczam, nie wiem, jeden utwór dziennie i wszystko cały czas to samo. Praktycznie radia nie ma, a jak jest, to już jest beznadziejne. I stąd się pojawia moje pytanie. Jak chcesz prowadzić szkołę, jeżeli nie masz nawet odwagi podejść do mnie jako do osoby, do przedstawiciela sekcji, jak chcesz prowadzić tę szkołę, jeżeli nie masz odwagi załatwić nawet tak trywialnej sprawy? Dziękuję. A
Dziękuję bardzo za pytanie. Już pędzę z wyjaśnieniem. Jeżeli odebrałeś moją kampanię, rzeczywiście jako godzącą w twoją sekcję, najserdeczniej cię przepraszam, nie miałem w żadnym wypadku takiego celu. Chodzi mi o to, iż Radio Nowodworskie rzeczywiście ma tylko dwie przerwy wynegocjowane z dyrekcją i jest to fakt. Puszcza muzykę, ostatnio się to poprawiło, całkowicie się zgadzam, wcześniej puszczało muzykę naprawdę strasznie monotonną. Takie jest moje odczucie i takie jest odczucie całej mojej klasy, ponieważ z nimi głównie o tym rozmawiałem, ale również innych osób, z którymi o tym rozmawiałem, wszyscy uważają, iż muzyka była monotonna i naprawdę mogła się czasem znudzić. A kontynuując, jeszcze raz najserdeczniej cię przepraszam i uważam, iż byłem tam w Radiu Nowodworskim, prosiłem nieraz o to, aby puścili taką piosenkę, która w żaden sposób nie godziła w niczyje uczucia i w żaden sposób nie była w jakikolwiek sposób niecenzuralna. I za każdym razem, kiedy tam byłem, odbiłem się albo od drzwi, albo usłyszałem odpowiedź nie, ponieważ coś. Powody były różne. Nie, ponieważ nam się nie chce, nie, ponieważ nie mamy czasu, nie, ponieważ będziemy puszczać dopiero muzykę, kiedy będziemy kończyć kadencję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A teraz z tej strony Paweł był pierwszy. Pytanie od absolwenta będzie. Witam, dzień dobry. Chciałem zadać pytanie Gabrieli Schutte. Przepraszam. Zacytowałaś w swojej wypowiedzi fragment ustawy o żywieniu, bowiem punkt pierwszy artykułu 52c. Ale jest też punkt drugi, który mówi, że w ramach żywienia zbiorowego dzieciom i młodzieży stosowane mogą być wyłącznie środki spożywcze, które spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ustępu 6 punkt 2. Pytanie jest, jak chcesz ominąć ten przepis? I to jest pytanie numer jeden. A pytanie numer dwa, jak chcesz finansować swoją akcję? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pytanie. Jak sam powiedziałeś i zacytowałeś, w ramach żywienia zbiorowego, co znaczy, że pod żywienie zbiorowe podchodzi sprzedawanie danych produktów wymienionych w tej ustawie, na przykład w stołówkach, dlatego też cukier zniknął stamtąd i nie można go kupić, nie można go promować. Cukier ten, który ja oferuję, to nie będzie rzecz, którą można sprzedać, to nie będzie rzecz, którą będę nakłaniała ludzi, żeby ją kupili, dlatego też jestem pewna, że to jest zgodne z ustawą, którą tutaj przytoczyłam. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz będzie pytanie z tej strony sali, idziemy trochę dalej. No ale co? No. Ale jak tak to... Nigdy nie dotrzemy do końca przecież. To są te... Wrócimy do was, spokojnie. Pan będzie zadowolony. Cześć, nazywam się Grzesiek Krzemiński, klasa 2C. Mam pytanie do Madzi Kropki. Madziu. Pytanie od prezydium, jakie usłyszałaś, dotyczyło kwestii pogodzenia funkcji scenografa na szopce oraz prezydenta. Pytanie to zadał Norbert Gacek, redaktor naczelny TNT, do którego biuletynu wyborczego odpowiedziałaś na to pytanie. Jak poradzisz sobie z taką niekompetencją w szkole? Czy może jest jakiś inny powód takiej sytuacji, że pytanie zostało zadane, na które już odpowiedziałaś? Oraz jak będziesz pełniła funkcję prezydenta naszej szkoły, jeżeli twoja frekwencja nie jest wystarczająca? I to w klasie pierwszej, i to w drugiej. Dziękuję. Przepraszam, ale nie zrozumiałam pytania dotyczącego mojej wypowiedzi, która została wysłana do TNT. Dlatego nie wiem za bardzo, jak mam odpowiedzieć na to pytanie i się do niego ustosunkować, dlatego że nie rozumiem jego celu tak naprawdę. Możemy powtórzyć pytanie? Tak. Nie ma problemu.
Dobrze, tak. Madziu, pytanie skierowane od prezydium do ciebie poruszało kwestię pogodzenia scenografa na szopce i prezydenta. Na to pytanie odpowiedziałaś już w biletynie wyborczym TNT, którego redaktorem naczelnym jest Norbert Gacek, który zadał to pytanie na tej debacie. I jeszcze raz. I teraz. Myślisz, że jest to wynik niekompetencji redaktora, czy może jest to jakiś inny powód? Oraz jak poradzisz sobie z takimi sprawami, jeśli twoja frekwencja w pierwszej klasie, jak i w tym roku szkolnym, nie jest zadowalająca, a może nawet nie jest wystarczająca na pełnienie funkcji prezydenta w naszej szkole? Dziękuję. Dziękujemy za pytanie. Jeżeli chodzi o pytanie o moją frekwencję, jest to coś, o czym świadczy chociażby nasza ocena zachowania i są to rzeczy, które są na bieżąco kontrolowane przez naszych wychowawców, przez dyrekcję. Na koniec roku, jeżeli byłaby ona nie wystarczająca, to na pewno nie uzyskałabym promocji do klasy drugiej, więc myślę, że to pytanie w tym momencie nie ma trochę sensu. Jeżeli chodzi o pytanie o to, czy urząd prezydenta będzie kolidował z pełnieniem funkcji szefa scenografii, nie odpowiadam za pytania, które są mi zadawane przez członków prezydium samorządu uczniowskiego i może Norbert chciał dowiedzieć się, może moja odpowiedź nie była wystarczająco wyczerpująca, która została wysłana do TNT i może chciał uzyskać więcej informacji i tylko tyle jestem w stanie powiedzieć, dlatego że jakby nie ode mnie zależy, jakie pytania otrzymuję i myślę, że nie jest to pytanie do mnie. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz to jest koniec. Ja mam pytanie do Magdy. Jestem przedstawicielką cheerleaderek nowodworskich. Zawarłaś w swoim programie program cheerleaderski. Czy możesz rozwinąć to zagadnienie? Dziękuję. Oczywiście jak najbardziej, już chodząc po klasach i mówiąc wam trochę o moim programie, dostałam bardzo dużo pytań od właśnie dziewczyn, które należą do cheerleaderek, o co chodzi z tym programem cheerleaderskim. Chodziły też takie słuchy, że ja chcę zmienić grupę cheerleaderską i tak dalej. W ogóle nie o to chodziło. Chodzi tylko o to, że jeżeli zostanę prezydentem, chciałabym, żeby cheerleaderki dostały więcej wsparcia w swoich działaniach od samorządu uczniowskiego. Może niekoniecznie finansowego, dlatego że to zależy od naszego budżetu, aczkolwiek można rozszerzyć działanie cheerleaderek, tak? Mogą one występować na przykład na większej ilości uroczystości szkolnych i można bardziej promować nasze cheerleaderki jako część szkoły, którą myślę, że powinniśmy się po prostu szczycić. Ale to, czy będzie to zrealizowane, zależy tak naprawdę tylko od waszych chęci i od tego, czy będziecie chciały bardziej współpracować z samorządem uczniowskim. Dziękuję. Dziękujemy. I teraz z tej strony sali, tutaj jakoś z brzegu. Tam nie. Któryś tam nie miał pytania? Mieliście. Julia Poremska, klasa 2E. Ja mam pytanie do Krzysztofa i chcę się ustosunkować do twojej odpowiedzi, którą udzieliłeś Magdzie. Krzysztowiec, powiedz mi, dlaczego twierdzisz, że nie wiedziałeś o nagannym zachowaniu swojego sztabu, skoro podczas twojego eventu organizowanego w sali numer 6 osobiście do ciebie podeszłam i cię o tym poinformowałam? Po raz kolejny powtarzam, wszelkie nieprawidłowości dotyczące wyborów należy zgłaszać komisji wyborczej. Oni pilnują, czy przestrzegamy regulaminu, co wykonywali bardzo dobrze. Kiedy zniszczono plakat w gablotce samorządu, nie chodziłem po kandydatach, tylko poszedłem od razu do komisji. Od razu zgłosiłem, ponieważ od tego komisja jest. Po raz kolejny powtarzam, członkowie mojego, jeżeli padło jakieś złe słowo ze strony mojego sztabu, przepraszam za nie kontrkandydatów, oraz powtarzam, że takie osoby na pewno nie znajdą się w moim samorządzie. Jeżeli znalazły się w sztabie, to powinny zostać wcześniej usunięte.
Dziękujemy. I teraz pytanie z tej części sali, tylko że jakaś zgłasza od początku. Proszę. Magda Leśniewska, klasa 2D. Moje pytanie chciałabym skierować do Huberta. Hubercie, wielokrotnie podkreślałeś, że udzielałeś się w sekcji charytatywnej. Udzielałeś się w sekcji charytatywnej, wielokrotnie to podkreślałeś, zostało to wyjaśnione. Oczywiście wspomniałeś również, że udzielałeś się w sztabie poprzedniego kandydata, natomiast sprawdziłam listę właśnie osób ze sztabu, nie było tam twojego nazwiska. Moje pytanie jest proste. Czy mógłbyś wymienić minimum 3 konkretne działania na rzecz szkoły, które zrobiłeś w poprzednim roku, przed okresem kampanii i właśnie. Dziękuję. Dziękujemy. Tak jak mówiłem wam w klasach, byłem członkiem sztabu Kuby Kaczmary. Nie było mnie na liście z jednej prostej przyczyny. Nie byłem największym aktywistą owego sztabu, ale starałem się pomagać Kubie jak tylko mogłem. Co do konkretów, które zrealizowałem w zeszłym roku, nie jestem w stanie ci przytoczyć w tej chwili żadnego, bo nie przypominam sobie w tej chwili. Nie przychodzi mi nic do głowy, ale zapewniam cię, że gdybyście mnie wybrali i dali mi ten kredyt zaufania, wybierając mnie na prezydenta, tych konkretów byłoby bardzo dużo. Tak jak zapewniam was razem z moim programem wyborczym i tym, że mój sztab jest złożony z osób pełnych zaangażowania i kompetencji i pełnych chęci do działania. Dziękuję. Dziękujemy. Mamy czas do trzeciej, jeszcze 15 minut. Było z tej strony, teraz z tej strony. Było. Faktycznie coś nie było. Dziękuję. Halo, super. To może do Jakub Kaczmara, trzecia B. Kuba Długosz, mógłbyś wstać? Myślę, że to będzie pytanie zadane głównie od trzecioklasistów, bo sam jestem tym bardzo zainteresowany. Chodzi oczywiście o Charlotte. Bo z doświadczenia wiem, że ktokolwiek się z nimi kontaktuje, na samym początku rozmowy mówią nie. I generalnie to tyle, jeśli chodzi o rozmowę. Więc jeżeli napisałeś tutaj, że załatwiłeś tą zniżkę, to chciałbym się zapytać ile i na co. Dziękuję. Pytanie o zniżkę do Charlotte na Placu Szczepańskim. Dziękuję. Dobrze. Po pierwsze chcę się wam do czegoś przyznać, iż zniżka nie jest załatwiona. Zniżka, a mimo tego, iż wszyscy próbują mnie tutaj w tym momencie w jakikolwiek sposób zbić pantałyku, chodzi o to, iż zniżka jest w fazie negocjacji naprawdę bardzo zaawansowanych. Jestem w ciągłym kontakcie mailowym, mogę to udowodnić na różne sposoby, z właścicielem, menedżerem Charlotte na Placu Szczepańskim. I mimo tego, iż zniżka nie jest do końca ustalona, jej kwota nie jest ustalona, to moje działania naprawdę zmierzają ku zadowalającemu skutkowi. I mimo tego, iż wszystkim kandydatom mówiono nie, mi powiedziano może nie tyle tak, co powiedziano: chcemy nawiązać rozmowę i naprawdę chcemy z tobą nawiązać współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Teraz będzie z tej strony i z końca, bo było wcześniej tutaj, tak wiem. Tam jest pytanie dalej. Spokojnie. Zaraz, chłopcy, przyjdziemy do was. Ja przyjdę. Dziękuję. Mam pytanie do Krzysztofa Woźniaka na temat kółek zainteresowań, ponieważ to był jego główny punkt. I chciałem się zapytać, skąd weźmiesz fundusze, gdzie to ma się odbywać, w jakich porach, bo wszyscy mają różne te pory. Ogólnie podstawowe informacje, jak ma to wyglądać, bo to jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję za to pytanie, bardzo dziękuję, że już jest zainteresowanie na kółka. To jest tak, to nie jest projekt jakiś narzucony od samorządu, że ustalamy, że robimy kółko artystyczne, robimy kółko debat, robimy kółko prawnicze i szukamy ludzi i ustalamy im terminy, że tu spotkać się o tej, tu o tej. Nie, to ma być na zasadzie takiej: jeżeli zbierze się grupa osób,
danej pasji, danego zainteresowania i chcą i mogą rozwijać je w szkole, to my pomożemy im ze strony samorządu zorganizować kółko. Zasada dofinansowania. Pieniądze miałyby iść z budżetu samorządu, które już wspomniałem. Chciałbym również działać na rzecz powiększenia tego budżetu poprzez więcej kiermaszy, lepsze, większe dystrybuowanie akcesoriów nowodworskich. Myślę, że to wystarczy. Dziękujemy. I teraz będzie pytanie od Natana Waśniowskiego, naszego byłego prezydenta. Madziu, ja mam do ciebie pytanie. Nazywam się Natan Waśniowski i w zeszłym roku skończyłem tą szkołę. Cześć. A do ciebie... Pytanie dość proste, bo w ulotce masz napisane, że znaczy stoi takie wyrażenie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich. One są organizowane w Poznaniu, więc w Krakowie chcesz je zorganizować? Czy drużyna ma być wybierana przez prezydenta? To nie jest w ogóle relatywne z kompetencjami prezydenta czy samorządu uczniowskiego. Dzięki. Bardzo dziękuję, Natan, za twoje pytanie. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polskich Debat Oksfordzkich, w moim pełnym programie, który znajduje się w biuletynie TNT, jest napisane Mistrzostwa Polskich Debat Oksfordzkich, kontynuacja formowania delegacji Nowodworka. Oczywiście nie chodzi o organizowanie mistrzostw u nas w szkole, tylko chodzi o kontynuację i jakby podtrzymanie właśnie formowania tej delegacji, podtrzymanie kółek debatanckich, które są organizowane u nas w szkole i tylko i wyłącznie do tego odnosi się ten punkt. Dziękuję. Tutaj było zgłoszenie, już od dawna tutaj chłopaki trzymają rękę w górze. Jestem Wiktor Mastalerz, jestem ze sztabu Krzyśka. Mam pytanie do Huberta. W swoim programie oferujesz spotkania z ciekawymi, znanymi ludźmi, więc po pierwsze powiedz mi nam, jak rozumiesz słowo ciekawy. Podaj konkrety tych osób, z którymi chciałbyś przeprowadzić spotkanie, może się kontaktowałeś z kimś. I powiedz mi, jak to chcesz zrobić. Tak napomnę, że Krzysztof Woźniak zorganizował wczoraj spotkanie już z jedną osobą, z Waldkiem Warchołem, z mówcą motywacyjnym, więc powiedz mi, jak ty to widzisz? Spotkania z ciekawymi ludźmi. Ciekawy oznacza dla mnie osoba, która ma pewne pasje, która mogłaby dawać dodatkowe możliwości uczniom Nowodworka i która byłaby osobą poważaną i którą nowodworczycy chcieliby spotkać na żywo. Jeśli chodzi o osoby konkretne, nie jestem w stanie ci ich teraz powiedzieć, ponieważ rozmawiałem z wieloma osobami, jednak chcieli oni pozostać anonimowi, dopóki nie wygram wyborów, o ile dacie mi ten kredyt zaufania i pozwolicie mi wygrać. Jeśli chodzi o samą organizację, byłoby to organizowane najprawdopodobniej na auli szkolnej w godzinach pozalekcyjnych i bardzo chciałbym zachęcić wszystkich również do kontaktu ze mną, z jakimi osobami chcielibyście się spotkać, ponieważ to byłoby przede wszystkim dla was. Chciałbym, żeby te osoby były osobami ciekawymi przede wszystkim dla was, a nie tylko dla mnie. Dziękuję. Patrzę na zegarek. Mamy 4 minuty, więc jak się pośpieszymy, to mamy jeszcze zapytania, bo potem jeszcze będzie minuta na to, żeby każdy kandydat mógł was przekonać do siebie. Tadeusz Torewski. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tadeusz Solewski i wypowiadam się tu jako osoba prywatna, ponieważ jestem także w komisji, ale to w drugim swoim wcieleniu. Mam pytanie do Krzysztofa Woźniaka. Wspomniałeś, że do maja nie działałeś w prezydium samorządu i rzeczywiście tak było, ale wspomniałeś także, że w maju zostałeś wiceprezydentem. Jak to się stało, że tak powiedzmy w cudzysłowie z bycia nikim stałeś się nagle wiceprezydentem? Bardzo dziękuję za to pytanie, Tadeuszu. Kiedy przyszedłem do tej szkoły, kiedy przyszedłem do Nowodworka, nie zamierzałem w ogóle brać udziału w życiu szkoły. Wiedziałem, jak to wygląda mniej więcej. Wiedziałem, jak to się je, w cudzysłowie.
Jednak uważałem, że nie, to jest coś... Proszę o ciszę. Coś nie dla mnie. Ale postanowiłem jednak, że chcę zorganizować debaty, że chciałbym zorganizować kółko debat w naszej szkole. Był to... Jednak takie rzeczy organizuje samorząd. Poszedłem do samorządu, nawiązałem współpracę. Ja zacząłem u dyrekcji jeszcze poprzedniej za tymi kółkami lobbować. To była moja inicjatywa. Pisałem pisma do dyrekcji i tak dalej. Na takiej zasadzie podjąłem większą współpracę z obecnym samorządem. Obecny prezydent Jerzy Calik zobaczył moje działania. Zobaczył, że mają one efekt, ponieważ w tym roku mamy nowodworskie kółko debat, na które spotykają się cyklicznie już coraz więcej osób. Jerzy zauważył to w zeszłym roku. Dostałem duży kredyt zaufania, który uważam, że spłaciłem w całości. Dziękujemy. Opuśćcie ręce, nie, wszyscy opuśćcie. Opuśćcie. Jest jedno pytanie. Opuść. 3, 2, 1. Biała Szczyt. Jan Biała z 3B. Mam pytanie do Gabrysi Szuty. A mianowicie w swoim planie wyborczym podanym w biuletynie wyborczym masz punkt Muny. Więc pierwsza część pytania to, czy będziesz w ogóle w stanie rozwinąć skrót MUN, a drugie to, czy wiesz, że w Nowodorku już działa sekcja MUN-owa, są organizowane wyjazdy na MUN, obecnie organizuje to Weronika Dorociak. Trzecia część pytania, czy prowadziłaś jakieś rozmowy z dyrekcją, a propos tego, wiesz, jakby to miało wyglądać. Dziękuję. Prostowanie do pytania. Nie ma oficjalnej sekcji MUN w naszej szkole, gdyż jest to za... Dobra, odpowiedz, ja potem sprostuję, bo nie ma sekcji MUN w samorządzie. Skrót MUN znaczy tyle, co Model United Nations. No i są to modelowe debaty ONZ-u organizowane w różnych częściach i Polski, i Europy. Ze szkół, które się zgłaszają, wybierane są delegacje. No może nie będę przytaczać tutaj, o co chodzi w całych MUN-ach. Oczywiście, że MUN-y jako MUN-y już były dawno organizowane, tak samo jak wiele różnych innych punktów. Chodziło mi tutaj tylko o to, że będą one podtrzymane, tak samo jak wiele innych różnych punktów, które w swoim programie umieściłam. Oczywiście to nie jest mój zamysł, mój wymysł, tylko chcę kontynuować współpracę i działania w tym kierunku. No. I myślę, że to tyle. Dziękuję. Ja sprostuję. Nie ma sekcji MUN w aktualnym prezydium, bo po prostu zostało to wyjęte z planu szkoły i my nie możemy realizować wydarzeń, które są w planie szkoły. Znaczy, których nie ma w planie szkoły, więc jeżdżą uczniowie naszej szkoły, ale prywatnie oni się organizują. Tam Weronika Dorociak działa aktywnie. W każdym razie sam samorząd tego nie może robić. Po prostu plan szkoły na to nie pozwala i dlatego tej sekcji nie ma, bo była w ogóle na początku, Mikołaj miał jej przewodzić, no ale niestety zostało nam to zablokowane, bo nauczyciele nie chcieli wyjeżdżać na te wyjazdy z nami, bo tam po prostu nauczyciel praktycznie nie widzi ucznia. To jest tyle. Dobra, przechodzimy do piąta część naszej debaty, czyli minutowe wystąpienie każdego kandydata, które ma na celu przekonanie was do głosowania. Zaczyna Jakub Długosz. Już mogę? Dobrze. Więc chciałbym was wszystkich serdecznie zaprosić na wybory, które odbędą się we wtorek i na oddawanie swoich głosów oczywiście mnie. Z tego powodu, iż mój plan jest naprawdę podparty realnymi możliwościami i jest podparty realną wiedzą i w moim planie są jedynie rzeczy nowe. Nie ma rzeczy tak jak mają inni kandydaci, które będą kontynuowane bądź które będą tylko i wyłącznie przedłużane w ogóle bez rozszerzeń. Wydaje mi się, iż moja kandydatura jest podparta rzetelną pracą w kampanii i naprawdę będę godnym reprezentantem tej szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i prosimy Huberta o zabranie głosu. Chciałem wam bardzo wszystkim podziękować za to, że wysłuchaliście mnie, moich kandydatów i podziękować wam za wszystkie pytania.
Mam nadzieję, że przekonam was na tej debacie, iż głosując na mnie, oddacie samorząd uczniowski i jego losy w dobre ręce. Z mojej strony to wszystko. Niech wygra najlepszy. Dziękuję. Dziękujemy. Gabrysiu, Kamil. Drodzy zebrani, stojąc tutaj przed mównicą, nie miałam przygotowanego żadnego konkretnego planu, według którego mam mówić. Nie miałam niczego przygotowanego na kartkach. Chciałam powiedzieć coś od siebie. Chciałabym, żebyście zobaczyli, kim jestem i żebyście wybrali swojego przyszłego prezydenta nie ze względu na to, czego się nauczył, co sobie przygotował, tylko ze względu na to, jaką ma do tego motywację. Ja chciałabym zostać prezydentem z tego powodu, że sprawiałoby to mi ogromną przyjemność. Uwielbiam działać w samorządzie, uwielbiam się udzielać i mam nadzieję, że w przyszłych wyborach podejmiecie dobrą decyzję, a waszym reprezentantem będzie ktoś, kto będzie tego godny. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo uprzejmie. Zapraszamy Krzysztofa Woźniaka. Najpierw chciałbym podziękować moim kontrkandydatom za bardzo merytoryczną w większości debatę. Oczywiście wam za wysłuchanie. Słuchajcie, za kilka dni będziecie wybierać nowego prezydenta. Osobę, która poprowadzi nowy samorząd. Samorząd, który może być samorządem, który będzie działał aktywnie, który będzie pracował, który uczyni to nasze życie tutaj w szkole lepsze, fajniejsze. Będziemy bardziej licealne i takie, które byśmy chcieli. Dzięki niemu będziemy mogli się rozwijać, dzięki niemu będziemy mogli pogłębiać nasze pasje, nasze znajomości. Od was zależy, czy wybierzecie kogoś, kto już ma jakieś doświadczenie w tym, kto ma jakieś wyniki, czy postawicie na kogoś, kto może mieć dobry program, ale do końca nie wie, czy jest w tym. Dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy Magdę Kropkę. Dziękuję. Więc jako, że wypowiadam się jako ostatnia, myślę, że nie będzie nie taktem z mojej strony, jeżeli w imieniu wszystkich kontrkandydatów podziękuję wam bardzo za tą debatę, ale także podziękuję moim przeciwnikom za w większości merytoryczną debatę. Chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że ta debata pokazała wam, że jestem tak naprawdę jednym z niewielu kandydatów, który w swoim programie zawarł rzeczy, które są pewne, rzeczy, które są przeze mnie załatwione, które są przeze mnie dogadane z dyrekcją. Tak jak tutaj mam plik zniżek i plik rzeczy, które udało mi się już załatwić, bezpłatnych warsztatów dla naszych nowodworczyków i rzeczy, które są w stanie działać już od zaraz. Tak jak projekt szczęśliwego numerka, który jest już, jest to projekt regulaminu szczęśliwego numerka, który jest uzgodniony z dyrekcją i który także jest w stanie działać już od zaraz. Czy tak jak wiele innych rzeczy, takich jak na przykład współpraca z firmą Rascal, który stanie się kolejnym źródłem dla naszego samorządu. Dziękujemy. I w ten oto sposób kończy się dzisiejsza debata. Teraz wrócicie do domów, zaczekacie, aż w internecie pojawi się relacja. Na chłodno przejrzycie sobie na pewno wydanie TNT wyborcze. I w poniedziałek podejmiecie decyzję, na kogo oddać głos. Jak będziecie głosować? Racja. 10 we wtorek. Sam to ustalałem, pamiętam. Sprawa jest taka. Głosujecie na kartce, zaznaczacie jednego kandydata krzyżykiem i wrzucacie do urny. X-em albo krzyżykiem. Dwie linie przecinające się na polu przy kandydacie. Pod kątem prostym, tak jest, trzeba mieć krzyżyk albo X. No i to jest na dzisiaj w sumie tyle. Bardzo dziękuję wam w imieniu prezydium, bardzo dziękuję wam w imieniu dyrekcji. Dziękuję bardzo Komisji Wyborczej za wzorowe doglądanie kampanii. Dziękuję bardzo przedstawicielom K5, którzy pojawili się dzisiaj. Doświadczenie w każdym calu.
Dziękuję. Still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this. Yo, you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way.